zbliżamy się do Ronda Grzegorzewskiego i na tym rondzie będziemy wykonywać manewr zawracania. Od mostu Kotlarskiego jedziemy teraz. To jest jedno z trudniejszych zawracań, bardzo często lubiane przez egzaminatorów, ponieważ dzieją się na nim, tam na środku, nieco inne rzeczy niż jesteśmy przyzwyczajeni. Więc powolutku zaczynamy się przygotowywać do zmiany pasa ruchu. Zwracamy uwagę w lusterku i spokojnie zmieniamy pas ruchu sobie na lewy. Dobrze. Zwróćmy uwagę, skoro zawracamy, to mamy wykonać dwa skręty w lewo. Popatrzmy sobie tutaj, że z tej pozycji mamy jeden pas skręt w lewo, w związku z tym daje on nam jakieś prawo wyboru. Mamy czerwone światło, więc będziemy mogły się spokojnie zatrzymać. Oczywiście z kierunkowskazem wjeżdżamy, ponieważ to jest rondo z sygnalizacją, a na takie skrzyżowania z sygnalizacją świetlną o ruchu okrężnym wjeżdżamy z kierunkowskazem, a opuszczamy takie rondo bez kierunkowskazu. Ważne jest to, żebyście pamiętali tutaj, bo zwrócili uwagę na to, jak wygląda ten pas. On jedzie prosto i w lewo, w związku z tym będzie się gdzieś tam prawdopodobnie rozdzielał, prawda? Skoro my chcemy skręcić w lewo, to musimy odpowiednio znaleźć się na pasie, który faktycznie będzie skręcał w lewo. W pierwszym światełku już miga, w związku z tym możemy się przygotować do jazdy. I ruszamy. Cały czas jeszcze mamy pas 2 w jednym. Do jazdy na wprost i do skrętu w lewo. Skoro on będzie nam się rozdzielał, to zajmijmy od razu pas, który do skrętu w lewo służy. I on wyprowadza nas idealnie na pas środkowy. A dlaczego na środkowy? Bo mamy dwa pasy do skrętu w lewo znowu. A z uwagi na to, że w Polsce jest ruch prawostronny, to staramy się zajmować prawe pasy. Popatrzmy. Ponownie pas się rozdziela, idzie na wprost i skręca w lewo, więc wbijamy się na pas ze skrętu w lewo i popatrzcie, jak nas te linie prowadzą. Idealnie tutaj wyprowadza ta linia na prawy pas, tak? Bo kiedy mamy dwa pasy ze skrętu w lewo, to już nie mamy prawa wyboru, tylko pas, który zajęliśmy na samym początku, konsekwentnie kontynuujemy nim jazdę. Jeżeli zajmiemy na środku wyspy, na środku skrzyżowania lewy pas z tych dwóch możliwych do skrętu w lewo, to też nie będzie błąd, tylko już wtedy musimy skończyć tym pasem obok, żeby nie zajechać drogi innemu uczestnikowi ruchu. I dokładnie byśmy były wtedy w tej pozycji jak ten biały samochód. Nie będzie błędem, tylko musimy później powrócić na prawy pas ruchu. A zazwyczaj trasa egzaminacyjna, że tak powiem, może kończyć się w ten sposób, że później egzaminator poprosi was o skręt w prawo i zaczynają się nerwy, więc zaoszczędźmy sobie tego i starajmy się wybierać prawe pasy ruchu. I na najbliższym skrzyżowaniu pojedziemy sobie w prawo. Że mamy ograniczenie prędkości do 30. Zwróćmy uwagę na przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów. Teraz. Następnie pojedziemy sobie w lewo na skrzyżowaniu. Sygnalizujemy odpowiednio. Popatrzmy, że mamy znak ustąp pierwszeństwa, więc patrzymy zarówno na lewą stronę, jak i na prawą stronę. Popatrzmy, tam jedzie jakiś pojazd rozpędzony. Bądźmy czytelny dla egzaminatora i zajmujmy w takiej sytuacji lewy pas ruchu. A następnie pojedziemy na wprost. Także zmieniamy spokojnie pas ruchu, obserwując lusterko, czy nikomu nie utrudniamy i jedziemy sobie na wprost.